Mam tutaj magnetofon Philipsa. Jest to FC930. I jak zwykle w tak wiekowych magnetofonach zachodzi potrzeba wymiany paska. Nie wiem, czy jeszcze jakieś regulacje będzie trzeba zrobić. O, widać, że tak jeszcze nie działa. Tak jeszcze nie działa. I jak widać, wyciąga taśmę. No ciekawe, czy druga jeszcze nie będzie w ogóle działać. Play. No nie działa. Widać, że... O, też ma problem. Także magnetofon do naprawy. Jak widzicie, jest to magnetofon dwukasetowy z autorewersem. Tam może za dużo nie widać, ale mam na to sposób. Teraz widać więcej. Głowica przybrudzona. Ten magnetofon jest tylko magnetofonem odtwarzającym. A tutaj mamy komplet nagrywający-odtwarzający. Troszeczkę zabrudzony jest. Wyświetlacz dosyć mocno jest już wypalony. To jest ten matrycowy. I tak, klawisz Eject dla lewej kieszeni. Przycisk Power, obsługa mechanizmu z lewej strony. Wybór powtarzania, czyli granie normalne. Jedna taśma zapętlona. Odtwarzanie w kółko. I Continuous Play to są na dwie kieszenie. Blank Search, czyli wyszukiwanie miejsca, gdzie jest przerwa w utworze, żeby można było rozpocząć nagrywanie albo powiedzmy odtwarzanie drugiego lub trzeciego utworu. Scan A, czyli wyszukiwanie przerw i odtwarzanie po kawałku każdego utworu. Scan B, podobnie dla drugiej taśmy i Counter Reset, czyli no, licznik, kasowanie. Obsługa prawego mechanizmu, klawisz Eject, Record Level i Balance. To bardzo dobrze, że jest balans na osobnym, a nie, że na przykład tu musimy zgłośnić i tu musimy zgłośnić, jak w Revoxach. To mi się akurat w Revoxach, chyba w Revoxach. Nie w Revoxach, w Nakamichi mi się to nie podoba, że każdy kanał jest osobno regulowany, zamiast wspólnie i balansem. Słuchaweczki, gniazdo i tutaj mamy obsługę dubbingu, czyli kopiowania. Normal, szybki, już tłumaczę, o co chodzi. To jest kopiowanie z prędkością normalną, to jest kopiowanie z prędkością podwójną, a to synchronizacja kopiowania na taśmę z kompaktu Philipsa. Ten klawisz jeszcze nie wiem. A, już wiem. To jest odwracanie strony taśmy, pauza i wyciszenie dla rekordu. Zobaczmy tylną ściankę. Z tyłu niespodzianek nie ma. Oczywiście analogowe złącza, wejście, wyjście i złącza do sterowania zdalnego, do pilota. Potem pewnie nie ma odbiornika pilota, tylko jest sterowany ze wzmacniacza. Oczywiście notatka, że reduktor szumu i HX Pro rozszerzenie, Headroom Extension, czyli rozszerzenie zakresu nagrywanych częstotliwości przez regulację prądu BIASu, jest wykonane pod licencją Dolby. Typ magnetofonu, a numer serii gdzie jest? Aha, tu niżej numer serii jest. I ostrzeżenie, żeby odłączyć od sieci przed zdjęciem pokrywy górnej. Ktoś już przede mną zaglądał do tego urządzenia, bo nie ma takiego charakterystycznego kliku przy odkręcaniu. No i jak ładnie, czysto w środku, to mi się podoba.
Ale niestety tu minus za plastikowe mechanizmy. Luzy, podobnie jak w tych DCC mechanizmach, wszystko na plastiku. To mi się nie podoba, ale ta płytka główna tutaj mi się podoba. I tak, tu mamy magnetofon główny. Większość, jak widać, jest nadedykowany w układach scalonych. I to jest Philipsa układ, który się nazywa TDA1602A. To jest, podejrzewam, że układ dowodzenia całym magnetofonem. Ale to się przekonam dopiero, jak sprawdzę instrukcję. Tu może być Dolby. Tak, i oto jest Dolby od Sony. Dolby CXA1331S. Ten układ. Czyli nie jest to dowodzenie magnetofonem, a raczej pełen odtwarzacz i magnetofon albo HX-TRO. Kto tam wie, trzeba sprawdzić dokładnie w tym w instrukcji. Wszystko poplombowane, nieruszane, więc być może nawet nie będziemy go ustawiać. Sprawdzimy tylko poziom wyjściowy. Jeżeli będzie w porządku, to będzie koniec serwisem. Oczywiście rozbiórka mechanizmów. Zdjąłem, chociaż przyznaję, że tutaj są takie niespodzianki w postaci takich zaczepów. I to wymagało chwili zastanowienia, żeby to rozebrać. Dobrze, trzeba powyjmować te wtyczki. Porozpinać wszystko, żeby można było zdjąć mechanizmy. I jak widać, pasek jest luźny. Tak samo tutaj. Do wymiany. Sama wymiana paska w tym magnetofonie w jednej i w drugiej kieszeni może się okazać niewystarczająca. Z tego względu, że tutaj są styki. Trzeba zajrzeć, czy te styki stykają, czyli przewodzą. Należy troszeczkę rozebrać ten mechanizm. Żeby wyjąć te dwa koła, muszę odkręcić ten silnik. Ten silnik jest mocowany tutaj dwiema śrubami. Jak widzicie, kółko wymaga tylko delikatnego wyczyszczenia, znaczy ta ośka tutaj. I powierzchnia pasowa też troszeczkę przemyć się trzeba i będzie wszystko ok. Pod mechanizmem mamy koło kam. Trzeba je ustawić w odpowiednim miejscu, żeby prawidłowo złożyć mechanizm. Tam są takie mikro switche, trzeba się do nich dostać, bo elementy mechanizmu z paskiem już złożyłem. Nasmarowałem tam ośkę, tylko wiecie, tutaj jest część, której się nie smaruje, bo jest mosiężna. Czemu to ma taki luz? Zaraz sprawdzę z drugim. Zdziwił mnie odrobinę luz tego koła zamachowego, no ale nie docisnąłem tutaj na tym zatrzasku. No i to była ta sprawa. Teraz, jak widzicie, to jest zabudowane, całe plastikowe części są wszystkie. Tak, muszę wysunąć płytkę drukowaną, żeby niczego tu nie zniszczyć. Czyli pozbyć się tej metalowej dźwigni, odczepić te zaczepy i dopiero wtedy będę mógł, a nie, nie będę mógł, tu jest połączone wszystko jakimś tam stykiem, więc chyba będę musiał zdjąć całą tą płytkę z głowicą, żeby dostać się do tych switchy tam. Całe szczęście Philips jako konstruktor magnetofonu kasetowego ma ogromne doświadczenie w konstruowaniu mechanizmów magnetofonów kasetowych, w związku z czym ten mechanizm jest skonstruowany prawidłowo i naprawdę wszystko fajnie się rozbiera. Mam wątpliwości tylko do jakości tego plastiku oraz tych żółtych trybów. Ich kolor świadczy o tym, że one niedługo popękają, ale to już jest wina starzenia się elementów. W każdym razie mechanizm jest świetnie zaprojektowany.
tutaj chyba nic by nie trzeba poprawiać za wyjątkiem tych materiałów. Ale dobra, najpierw trzeba wyjąć ten zatrzask, który siedzi sobie na tej osi i z góry przytrzymuje nam mechanizm, żeby nie wyskoczyć. Nie wyskoczył. Odchylić te zatrzaski i te dwa zatrzaski i będzie można wyjąć to. Naprawdę super. Tylko podczas zajmowania pilnujcie, żeby nie zgubić tych wałków. I trzeba teraz kontynuować. Wyjąć dźwignię. To trzeba się zastanowić trochę nad tym. No ale za chwilę będą postępy. Tak wygląda impulsator do transoptora wersji Philipsa. Służy on pilnowaniu obrotów. Nie pilnowaniu obrotów. Służy on zliczaniu impulsów generowanych przez ten mechaniczno-optyczny generator fali prostokątnej, po to, żeby magnetofon wiedział, że on, że ten talerzyk, bo ten talerzyk się porusza, a nie zakleszczyła się taśma. Niestety złe wieści, nie lubię tych łączników. Jest naprawdę trudny montaż tych sprężynek. Dobre wieści są takie, że zarówno sprężynka, jak i styki w środku są czyste. Teraz tylko 15 minut cierpliwości, żeby złożyć ten włącznik, pozostałych nie ruszam. To jest naprawdę dobra wiadomość. Wygląda na to, że wszystko już jest dobrze. Kółeczka wyczyściłem, nie są sparciałe ani popękane. Mechanizm złożyłem z powrotem do front panelu, a ja wymienię pasek w drugim mechanizmie. I chyba tylko to, bo jak pokazują te styki, to było wszystko w porządku. Smar jest elegancki, jakby był świeży. No to jest efekt tego, że magnetofon niewiele lat ma i dlatego kupując magnetofon, lepiej kupić te młodsze modele. Wtedy nie trzeba aż tylu rzeczy zrobić podczas serwisu. Taka rada, jak zakręcacie śruby w plastiku, najpierw kręćcie w lewą stronę. Jak usłyszycie taki charakterystyczny puk, zacznijcie kręcić w prawą stronę. Wejdziecie w stary rowek. No. Bez żadnego problemu śruba się przekręca. I na końcu z odpowiednią siłą dokręcić. Tu mi przeszkadzają przewody, ale nie chcę ich odpinać. Z jednej strony podważone, z drugiej strony podważone i zeszło. Na tym się opiera ten element tutaj. Tak samo tutaj podważanie. Można też tak to zdjąć, ale widzicie, te mechanizmy Philipsa nie są takie szczęśliwe. Ja się boję, żeby tutaj coś połamać. Jak odginam, tu są takie wypustki, jak odginam cokolwiek tutaj śrubokrętem, się boję, że zaraz to mi pęknie. Dobra, pasek stary idzie tu. To do czyszczenia. I to też. Mechanizm na bok. Taki lekki nalot można spolerować bardzo szybko. Jeszcze ciutkę. No i elegancko.
O, nawet się nie haczy teraz. Przedtem się haczyło, jak zdejmowałem. Ok, to koło jest, a mechanizm jest tu. Jeszcze jedną rzecz, tak, tutaj. Nie ma pozostałości gumy na tym kółku. No, haczy się też. Spirytus najpierw na oczyszczenie. Pasta polerska. I usunięcie rdzy, bo proszek magnetyczny z taśmy FE tego typu pierwszego to po prostu rdza. Jest tritlenek żelaza albo czterotlenek, nie, Fe3O4, coś takiego, nie pamiętam. Ja z chemii nigdy nie byłem dobry z tych wzorów, więc za dużo tam chemicznych wzorów nie pamiętam. I one bardzo szybko ulatują mi z głowy. Tu jest jeszcze wilgotny, dobra. I jeszcze ten kawałek plastiku. Dobra, jest. Tak to jest, jak się jest ślepny. No niestety mam straszne problemy ze wzrokiem. Bez okularów widzę z bliska. Natomiast w okularach z bliska nie widzę. Mam minus 4 na jedno oko i minus 4,5 na drugie oko. Więc pewne problemy z widzeniem na daleko mam ogromne. Czyli jestem bliskowidzem, o, czy krótkowidzem, tak to się nazywa. Czyli nie widzę z dala, nie rozpoznaję osób, jak bez okularów widzę. Natomiast ostatnimi czasy pogłębiła mi się dalekowzroczność, czyli w okularach nie widzę z bliska. Musiałbym mieć okulary progresywne. To odłożymy. Tam wystają oba. Tak, oba wystają. Co wy tam widzicie? Ja tak szczerze powiedziawszy nie kontroluję obrazu, bo mam go z lewej strony. Pasek. Pasek jest czysty, nowy. Wygląda tak, jak wygląda, bo przyszedł pocztą. Tu mi się wszystko odbija, naprawdę nie widzę tego paska. No, powiedzmy, że jest dobrze. Sobie ten pasek tu opuśćmy w dół, żeby nam nie przeszkadzało na ten tłumik wibracji. Teraz muszę
silnik założyć tak, żeby o, jest dobrze. Przykręćmy sobie, o, nie jest dobrze, bo widzę, że silnik poszedł mi bokiem. O, dobrze. Tu z powrotem musimy ulokować tłumik wibracji w odpowiednim otworze. To się wszystko rozlatuje, bo się ten pasek napina nam całość. I już zaczynają się schody. Ale na razie jakoś tam te schody pokonujemy. I proponuję zakręcić pierwszą śrubę, ale nie do końca. O, bo mi ucieknie. Bo musimy pasek z kołka zewlec. A, i śruba nie trafiła. Jakie to jest wszystko tu skomplikowane. Tak naprawdę to po prostu trzeba troszeczkę więcej cierpliwości niż ja mam. Ja niestety jestem człowiekiem dosyć krótkiej cierpliwości. Małej. No, coś tam jest. Trochę luźno jest, więc teraz tutaj sobie poprawimy. I ten baseczek też. Założymy. Następnie drugie kółeczko. Po prostu szybko mi się ręce zaczynają trząść, jak mnie coś złości, a złości mnie dosyć często, bo nie mogę czegoś trafić, bo oczy mam nie te. Dobra. Zakręciłem silnik. Może założę jednak. Może się uda. O, udało się. Jednak było dobrze. I tutaj teraz ośkę trzeba ustawić, żeby trafiła nam tam do środka. Fajny jest ten montaż, ale sądzę, że ten magnetofon bardzo szybko się skończy. Z tego względu, że tu muszę, o, to też trzeba było podnieść do góry na to cięgno, że mechanizm jest plastikowy. Zacząłem mówić dwa zdania od razu. I to wszystko. O, jeszcze muszę rolki wyczyścić. Tu mam specjalny płyn. Te resztę proszku magnetycznego z tych rolek sobie zdejmiemy. I to będzie cała praca. Nad tym mechanizmem. A może i całym magnetofonem. Sprawdzę tylko jeszcze poziomy. Ale myślę, że będzie ok. W końcu to jest młody magnetofon. Ten płyn jest do czyszczenia rolek w drukarkach. I też nadaje się do czyszczenia wycieraczek. Nadaje się do czyszczenia wszelkich rolek gumowych. Jak widzicie, rolki troszeczkę nalotu miały, ale już jest dobrze. Jak tam głowica? Głowicę można by też trochę przeczyścić alkoholem izopropylowym. Czyścimy głowicę. Tak zalecają producenci. Niech to sobie tam zmięknie. Spieszy mi się trochę, bo jest piątek, a już jest 19.11. Ja jeszcze siedzę w warsztacie. No i nie obejrzałem reduktora szumu jeszcze. Ciekawe, co tam dzisiaj wymyślił.
Ale nie było tragedii z tą głowicą. Dobrze. Co zrobiliśmy? Wymieniliśmy pasek. Zrobiliśmy polerkę tych wałków. Wyczyściliśmy głowicę, wyczyściliśmy rolki. Styki są ok, bo sprawdziłem w poprzednim. Są naprawdę, w poprzednim mechanizmie są naprawdę w perfekcyjnej jakości kondycji. Kręcą się nam talerzyki z dobrym oporem. Więc do chassis. Wtyczka 1400 i 1401. To jest tutaj. Dzisiaj sobie opisałem wtyczki. No, odwrotnie. 1400. Też odwrotnie. 16,57. Dobrze. Co tu mamy? 16,51. 16,51 jest tutaj. Szesnaście pięćdziesiąt sześć jest tutaj. Szesnaście pięćdziesiąt pięć jest tutaj. I tu mam jeszcze jedną wtyczkę, która idzie tu z tej strony. To jest wtyczka od magnetofonu. Ja jej nie opisywałem, bo nie mogłem przeczytać, jaki tam był opis. A, jeszcze jedna wtyczka. Patrzcie, zanalizowałem ten dom. Ale tak mówię, co mi się tak ciężko do magnetofonu montuje. I teraz proszę bardzo, wszystko szybko na swoje miejsce. To jest wtyczka o numerze jakim? 1657. Już widzę, gdzie powinna iść. Wszystko jest pospinane, popinane. Pospinamy sobie później. Ja to dobrze się kleiło. Dobra, taśmę jakąś. Mieliśmy tu gdzieś jakąś taśmę niedawno. I wyobraźcie sobie, że jeszcze coś jest nie tak z tym mechanizmem. Wciąga taśmę. I nie chce przewijać. Jeszcze raz muszę to rozebrać i sprawdzić.
Nie wiem, o co chodzi. Coś tam próbuję odtworzyć, ale się od razu psuje. Nie mam pojęcia. I tak samo tak jeszcze. Złożone są prawidłowo. Może te kółka są już tam popękane. Teraz obie się kręcą. Nie widać tego za bardzo, bo ten ekran tutaj z przodu jest lekko przybrudzony, ale coś tam się dzieje. I druga strona. No, coś nie tak się dzieje. Jeszcze raz muszę rozebrać mechanizm, ale to już nie dzisiaj. Tak na szybko go odkręciłem i zobaczcie, tutaj to jest popękane całe. To jest od przewijania. Generalnie do dostania to jest tylko w DCC Muzeum. Mogę jeszcze próbować zrobić odlew z żywicy, ale nie wiem, czy mi się uda. Prawdopodobnie niepotrzebnie wydałem pieniądze na paski, bo nie zwróciłem uwagi na te kółka. A to można się było dowiedzieć dopiero, jak się rozebrało całość. Jest jeszcze jedna opcja dla tego nieszczęsnego kółka. Pokleić je żywicą. Ono się zbyt swobodnie obraca, podejrzewam. Nie wiem, muszę zajrzeć do tego drugiego kółka albo ściągnąć instrukcję serwisową, żeby się dowiedzieć, co to są za kawałki. To jest propos Philipsa i tej serii mechanizmów plastikowych. To jest udręka, jeżeli chodzi o ten mechanizm. Właśnie te kółka lubią się rozwalać. Aha, chyba zaczynam to rozumieć, jak to tutaj działa. Te kółeczka są wykonane z bardzo kiepskiego tworzywa i niestety efekt jest taki, jak widzimy. Masakra. To powinno wyglądać tak, więc z tego mogę zrobić odlew, ale tutaj z tym trybem mam problem. Raz, dwa, trzy tryby wyjechane. Ten nadawałby się do użycia. Wszystkie tryby są. Chyba wszystkie tryby są. No nie wiem, czy żywica będzie odpowiednim materiałem na te kółka. Wiem, że DCC Muzeum miało problem z tymi kółkami. Długo szukali materiału. No cóż, przerwa, bo dzisiaj tego nie zrobię. Forma, odlew, to potrwa z kilka dni. No kolega się niestety zdziwi, że mu się magnetofon w tak podły sposób rozleciał. Przykro mi, chciałem rozłożyć te dwie części, bo one są osobne. Jak widać tutaj. Ale niestety nie idzie. Będzie trzeba to przeciąć, o ile ten element jest dobry, i po prostu dorobić wszystkie, czyli ten element dobry i wyciąć ze środka z tego trybiku ten element i po prostu dorobić dwie pary żywicą. Nie wiem, czy mi się uda. Ogólnie, jeżeli macie zamiar kupić dek Philipsa z tym mechanizmem nieszczęsnym, który właśnie naprawiam, to raczej omijajcie te modele. One mają problem z kółkami, tak samo te DCC drugiej generacji. Po prostu rozlatuje się im tam ten układ napędowy, dokładnie do przewijania. Przygotowane trzy foremki, wykonane z takiego śliskiego papieru pochodzącego z zakładki do książki. Trzy foremki. Teraz muszę zmieszać silikon formierski, żeby zrobić formy. Formy zalane silikonem, żeby wam nie uciekał silikon ze środka, sobie możecie jakimś, nie wiem, pudełkiem dociążyć.
jaka ta niebieska ciecz w środku jest, to możecie teraz przeczytać sobie. Jest to silikon formirski, dostępny w handlu. Niestety jego czas formowania to 3 do 5 godzin, więc mamy przerwę. A z czego będę odlewał te tryby? Jest to wystarczająco wytrzymała żywica, żeby zrobić odlew, ale nie wiem, czy nie będzie za sztywna i nie uszkodzi tamtych trybów. No wyjdzie w praniu. Na chwilę obecną, żeby uratować ten magnetofon, widzę tylko takie rozwiązanie. Oczywiście można znaleźć jakiś zwolennik wydruków 3D i powiedzieć, że oczywiście mógłbym ten wydruk zrobić, tak, ale koszt projektu, widzieliście, jest to dosyć skomplikowana forma tych trybów. Zobaczcie sobie, jakie one są wymyślne. Koszt projektu takiego elementu no przewyższałby wartość takiego magnetofonu. Taka jest prawda, nie opłacałoby się wtedy naprawiać. Ze 200 musiałbym wydać na projekt. Musiałbym wydać to na modele, sprawdzić ich wytrzymałość, także to się nie opłaca. Koszt tego tutaj to jest około 25-30 zł za sztukę, gdy zrobię ich 10. Dlaczego 10 od razu? Tyle wytrzyma mi forma no i będę mieć zapas na przyszłość. Poza tym w gratisie dam właścicielowi dwa komplety kółek po to, żeby w razie, gdy się coś zepsuje, żeby mógł to wymienić. Jak widzicie, modele nie zawsze wychodzą za pierwszym razem. Ale jakieś postępy tutaj są. To trzeba wylewki wszystkie tutaj oskrobać. Najlepiej by było tutaj to zrobić dwuelementową formę, ale niestety ja nie mam doświadczenia takiego, żeby to robić. Tutaj z tej strony, jak widzicie, też trzeba obrobić wylewki. I tutaj lekko spolerować tą powierzchnię, bo jest nierówna. Pozostało mi zrobić drugą taką, ale co ciekawe, żywicę można barwić. I teraz zrobimy czarne elementy. Troszkę za dużo. Ale dobrze, 3-2 gramy, ok, mamy 2 gramy. Teraz utwardzacz 1 gram, więc ja się skupię na laniu. Nawet nie będę patrzył, jak to tam wygląda na ekranie. Perfekt. Dobrze. Formę każdą trzeba napełniać bardzo powoli. Najlepiej kropla po kropli, z tego względu, że krople powietrza, pęcherzyki powietrza powodują degradację modelu. Dobrze. Także to trochę trwa. Trzeba powolutku to robić. Ale chyba na tym krótkim klipie załapaliście, co i jak. Ja używam końcówki bawełnianej jako patyczkę. Ok. No, pasuje do tego. No, to ja oczywiście robię sobie przymiarki w starym elemencie, ale rada taka, im mniej wylewek, czyli na przykład ja bym tu jeszcze popracował nad tą wylewką, żeby ją usunąć, tym mniej mam pracy podczas szlifowania tego.
No i odlew się tak prezentuje. Oczywiście muszę tam co nieco jeszcze przeszlifować pilniczkiem, iglaczkiem, ale tak mniej więcej właśnie wygląda produkcja elementów. No tutaj jest jeden nieudany. Nie zawsze wam wyjdzie. Pierwszy model na pewno nie. Mi dopiero trzeci wyszedł. Najpierw trzeba trochę poćwiczyć. Zarówno ośka silnika się porusza, jak i kółko. Czyli wydaje się być wszystko w porządku. Może troszeczkę bardziej hałasować. No może precyzja tych elementów dorabianych nie jest taka jak oryginalnych. Ponoć formy silikonowe wytrzymują około 10-15 odlewów. No, zauważyłem, że gdzieś się odrywają. Tutaj mam formę, którą doświadczalnie odlewam już któryś raz z kolei. I ta forma to także z takim kółkiem zębatym z radiomagnetofonu Grundige. Po prostu odlewam, żeby zobaczyć, kiedy forma przestanie być praktyczną. Jak na razie 8 kółek odlała. Teoretycznie dwa komplety mam złożone. Mówiłem, że będzie trochę hałasować, ale nie mamy innego wyboru, żeby to działało. Nie ma kieszeni, dlatego taka taśma mi tu wyskakuje. A jak widzicie, nie ściąga taśmy, pracuje bez żadnego problemu. Przy okazji możecie zobaczyć, jak się głowica obraca przy autorewersie. No, znowu wyskoczyła. No, te trybiki mogą być. Pracuje to trochę z pewnym takim oporem, ale może się to wyrobić z czasem. W każdym razie tryby ciągną, nie pękły, więc jest ok. No i podczas prób z tym napędem okazało się, że magnetofon rusza na 3 sekundy i się zatrzymuje. Czyli transoptor pod spodem jakby nie działał. W międzyczasie, jak odlewam sobie tryby do kilku kolejnych magnetofonów, zająłem się naprawą tego impulsatora. Jak widzicie, w jednym i drugim magnetofonie jest on taki sam. No i tutaj mamy nadajnik światła podczerwonego. Tu mamy odbiornik, czyli tranzystor, którego baza jest światłoczuła. No i w momencie, kiedy skrzydełko białe przechodzi przed tym czujnikiem, następuje generowanie impulsu przed tym czujnikiem. Dobrze. A kółko wygląda w ten sposób, więc albo czarne, albo białe miejsce. Dobra. W międzyczasie, kiedy sobie tutaj te elementy twardnieją, no tu widzicie na przykład, przy okazji robię jeszcze, jak już zacząłem grzebać z formami, przycisk do wzmacniacza Musical Fidelity X1, nie, A1X, tak on się nazywa. Tutaj jest, ponieważ przyciski, jak widzicie, miały popękane końcówki, to taki strasznie lichy plastik był. No dobrze, no tak zapętliłem się. Aha, w ogóle to będzie film o wzmacniaczu AX1. Nie wiem kiedy jeszcze, bo muszę mu podorabiać wiele elementów, poprzerabiać go nieco, żeby zaczął grać. Może nie tyle, żeby zaczął grać, tylko żeby zaczął działać jak wzmacniacz, a nie jak przypadkowe poskładane z kilku innych wzmacniaczy urządzenie, bo tak sobie jakiś muzyk wymyślił. Ale zostawmy Musical Fidelity. Mam bardzo złą opinię o tym wzmacniaczu, mimo że gra fajnie, ale jeżeli chodzi o użytkowanie tego urządzenia, to to jest katorga. Jak ustawia się azymut w tym
urządzeniu. Jak widzicie, o, już mi się skończyło, muszę cofnąć teraz. Dobrze, cofnął. Chyba w tę stronę odtwarzania mamy. Nie, w drugą stronę. Tak. Tu mamy odtwarzanie dla jednej strony. Jak widzicie, azymut został ustawiony i to się ustawia tą śrubą z tej strony. Następnie możemy sobie tę taśmę odwrócić i ustawić azymut dla drugiej strony. No, jest tutaj to pukanie z tyłu, co słyszycie, to jest jeszcze do poprawki. I to, dla tej drugiej strony robimy to tym. O, jak widzicie, jak się ładnie rozjeżdża. I teraz zobaczcie, jak robimy display format X, Y. O, znowu się skończyło. Przewinimy kawałek jeszcze. Znowu nie ta strona. O, widzicie taki kształt. Żeby kształt był prawidłowy, to jest nieprawidłowa faza, a to jest bliska prawidłowej. Znowu nieprawidłowa. O, bliska prawidłowej. I teraz zobaczcie sobie format. Widzicie, prawie weszliśmy w fazę. Niestety deki z autorewersem mają gorsze prowadzenie taśmy, co zresztą widać po obrazku na oscyloskopie. Ta faza czasami troszeczkę się rozjeżdża. Faza jest 90 stopni, 0 stopni w tę stronę, a 180, czyli odwrócona jest w tę stronę. Ale jak na ten magnetofon można to uznać za dobry wynik, zwłaszcza że szczyt amplitudy już osiągnąłem. Widać, troszeczkę nierówne są te kanały, ale ok. I co jeszcze? To dowodzi też, że nie muszę regulować wzmacniaczy odczytu na płytce tutaj, ponieważ amplituda obu kanałów jest w zakresie tolerancji. Jedynie co trzeba było ustawić azymut, co się udało zrobić. Troszeczkę się to rozjeżdża, ale to wynika z kiepskiego prowadzenia taśmy w tym magnetofonie, albo też z kiepskiej taśmy, którą mam w środku. Sprawdziłem kontrolnie dla rewersu, idzie teraz magnetofon w drugą stronę, więc jest ok. I po tym jak ustawiłem azymut, okazało się, że ten magnetofon potrafi ładnie zagrać. Poziom Dolby B jest ustawiony prawidłowo. Ten magnetofon nie działa tak jak DCC, które miałem kiedyś na kanale, że po załączeniu Dolby w ogóle nie było soprano słychać. To jest naprawdę fajny magnetofon. Co prawda nie ma prądu biasu regulatora, czyli pokrętła, ani automata do ustawienia. Nie sprawdzałem jeszcze nagrywania, więc nie wiem jak ten magnetofon nagrywa, ale odtwarzanie jest na wysokim poziomie. Może nie jest to poziom, nie wiem, topowych modeli, ale da się ten magnetofon słuchać i odtwarza on przyjemnie bez takich zniekształceń, które wprowadzają do muzyki magnetofony z niższych półek. Czy wspominałem wam już, że to tworzywo jest strasznie kruche? No i zdarzyło się, że pękło podczas zdejmowania. Musiałem przestawić koło kam, bo niestety sanie z głowicą nie chciały podchodzić do góry. Rozebrałem, podważyłem delikatnie, naprawdę delikatnie, takim cienkim śrubokrętem zrobionym ze szprychy rowerowej dokładnie. I co? I pękło. To już jest sklejone żywicą. Mam nadzieję, że będzie się trzymało dobrze. Teraz pozostała obróbka, zaszlifowanie nadmiaru tego tworzywa. Zapomniałem jak to się nazywa. Włókna szklanego. O. No, włókno szklane poszło tu na wzmocnienie. No i założenie mechanizmu z powrotem. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał tego rozbierać. Przy okazji pokażę wam, w tym mechanizmie jest takie mimośrodowe, nie wiem jak to nazwać, mimośrodowa część, mimośrodowa ośka, która poprzez przekręcenie powoduje zmianę nachylenia
Gdzie jest to? No, już mi tu wyleciało coś z ręki. Zmianę w ten sposób względem wałka. Jeżeli ruszycie, to przestawicie cały mechanizm, a to oznacza, że będzie trzeba go kalibrować, ustawić równolegle względem wałka, kapstan. Tak, żeby tutaj na tych rolkach gumowych to sobie normalnie szło. Dobrze, muszę się zabrać za obróbkę ręczną i mówię, mam nadzieję, że nie będę musiał tego już nigdy rozbierać. Dobra, mocowanie siedzi w mechanizmie i mam nadzieję, że będzie dobrze. To kółko nie działa, więc od razu wyłącza. No i autostop. Proszę bardzo. Działa bardzo ładnie. Ja tutaj mam jakąś taśmę gdzieś. Działa bardzo ładnie. To byłby fajny magnetofon, gdyby nie ten tandetny plastikowy mechanizm. Naprawdę Philips tak zepsuł sobie, nie wiem, klasę tego urządzenia. Plastikowy front. Tutaj to wszystko, co widzicie, to jest wykonane z plastiku. Plastikowy mechanizm. Tylko koła zamachowe są metalowe, ale nie w całości. Tylko w części tej, co masę ma pilnować, jest metalowa. Jak widzicie. A ta część jest plastikowa i tu w środek też wypełnienie plastikowe. To koło nie ma masy, dlatego ten magnetofon ma duże kołysanie. Dobrze, magnetofon naprawiony. Działają mu wszystkie funkcje. Niektóre z pewnym trudem. No to akurat wina taśmy jest. Magnetofon ma dobre brzmienie, ale niestety plastikowy mechanizm dyskwalifikuje to urządzenie jako to, które mógłbym Wam polecić. Jak widzicie, trochę tych klipów nakręciłem z naprawy tego magnetofonu. Nie zrobiłem mu testu, bo film już jest długi. Tam was 50 minut już mamy. Mam nadzieję, że informacje przekazane w tym filmie Wam się do czegoś przydały. Jeżeli macie sprawny taki magnetofon, pomyślcie o tym, żeby zrobić mu zapasowe kółka, te trybiki, ten spider wheel, gear i inne, bo one są bardzo kiepskim wykonaniem, bardzo kiepski plastik. Myślę, że to już nie będzie dla Was żadną trudnością. Widzieliście, jak to zrobić. Mam nadzieję, że film się podobał. Do następnego razu. Trzymajcie się. Zaglądajcie na mój kanał i obejrzyjcie stare filmy.